Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam wszystkich do przyjęcia Słowa Bożego na pierwszą niedzielę Adwentu roku C. Czytania mszalne w czasie roku liturgicznego podzielone są na trzechletni cykl. Rok A, rok B i rok C. Dotąd były czytania z roku B. Teraz rozpoczynamy rok C. I rozpoczynamy ten nowy rok liturgiczny już pierwszą niedzielą Adwentu. Adwent to czas oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Dzieli się na takie dwa rozdziały, jak gdyby w swym przygotowaniu. Najpierw mówi o zbliżającym się końcu świata, a druga część będzie przygotowywać bezpośrednio już do historycznego narodzenia Pana Jezusa w Betlejem. I sięgam do Pisma Świętego. Pierwsze czytanie jest z księgi proroka Jeremiasza. Czytam, tak mówi Pan. Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe, będzie wymierzać prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie trwać bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać Pan naszą sprawiedliwością. Wszystko koncentruje się wobec tajemnicy Boga, który wybrał swój naród i który tym narodem się opiekuje i go mądrze wychowuje. Jest to prawdziwa pedagogia, gdzie za zło ten naród doświadcza swoich cierpień dla oczyszczenia, dla opamiętania i nawrócenia. I tu jest zapowiedź, że nadchodzą dni, kiedy wypełnią się pomyślnie zapowiedzi. Ponieważ naród znalazł się w niewoli za swoje grzechy, za swoje odstępstwa od prawa Bożego, za swoją niewierność Bogu, znalazł się w niewoli babilońskiej. I teraz prorok zapowiada, że przychodzi już, bliski jest ten czas, kiedy Bóg na nowo naród wyprowadzi, ale już inny, już oczyszczony, bardziej już świadomy własnej wartości i na nowo wracający do wierności Bogu i gorliwości. I czytam. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, czyli wyzwolenia, wyprowadzenia z niewoli i bezpiecznie Bóg przeprowadzi ten naród na nowo drogą do ziemi obiecanej dla odbudowania Jerozolimy, miasta i świątyni. W Ewangelii też, kiedy sięgamy do niej z Łukasza, Pan Jezus też zapowiada właśnie to swoje ostateczne przyjście i koniec świata. Jezus powiedział do swoich uczniów, czytam, będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego nadchodzącego w obłokach z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Tutaj jest wskazanie na pewne kataklizmy, które będą miały miejsce w przyrodzie, w postaci różnych widzialnych takich znaków, które wzbudzą w ludziach lęk, bezradność, trwogę, po prostu niemoc, strach. Ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Jest tu zapowiedź jakichś poważnych perturbacji w przyrodzie i tak dalej, czy w świecie.
Jednak Pan Jezus mówi, a gdy się dziać to zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Chce Pan Jezus skoncentrować naszą uwagę nie na tych zewnętrznych znakach, które będą miały miejsce. Do nich przygotowuje, je zapowiada, ale mówi, żebyśmy nabrali ducha i podnieśli głowy, ponieważ zbliża się nasze odkupienie. Syn Człowieczy, którego zobaczymy, jeśli dożyjemy, lub te pokolenia, które dożyją, przychodzi po to, by ocalić, by zbawić, by dać życie. By dać życie. I dlatego ważna jest nasza postawa, by to była postawa czujności. Dlatego czytam dalej. Mówi Pan Jezus, uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Jezus jako Syn Człowieczy bardzo nas kocha. I dlatego nam mówi o czymś, co przyjdzie i przygotowuje nas na taki scenariusz trudny, bolesny, ale bardziej uwagę koncentruje naszą na Jego obecności. Jego przyjście, Jego obecność będzie dla nas ocaleniem, ale musi nas wyróżniać pewna postawa nieświatowa, gdzie i żyje się beztrosko, żyje się światowo, żyje się po prostu tylko chwilą doczesną, tak jakby Boga nie było, a więc bez zasad, bez moralności. Ta droga zgubi człowieka na wieki. Natomiast chrześcijan musi wyróżnić postawę czujności i modlitwy. Czujności, modlitwy, pokory. Czyli życia z Bogiem w jedności z Jezusem. Do tej myśli nawiązuje także i święty Paweł w liście do Tesaloniczan, kiedy mówi do nich, czytam, bracia, Pan niech pomnoży was liczebnie i niech spotęguje miłość waszą nawzajem do siebie i do wszystkich. Chrześcijan ma wyróżniać miłość na wzór miłości Jezusa. I dalej mówi święty Paweł tak. Aby serca wasze utwierdzone zostały w nienagannej świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi. Na koniec, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie zgodnie z tym, co od nas przejęliście w sposobie postępowania i podobania się Bogu. Stawajcie się coraz doskonalszymi. Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam w imię Pana Jezusa. Wołanie o miłość, prawdziwą miłość Boga i każdego człowieka, nawet gdy ta miłość jest trudna, ale ona jest właśnie jedynym prawem Bożym i zobowiązaniem dla człowieka. Jednocześnie ta miłość czyni człowieka doskonałym. Ona nas wewnętrznie, moralnie, duchowo czyni ludźmi prawymi, doskonałymi, świętymi. A to jest warunek zbawienia. Zapraszam wszystkich na Eucharystię, bo ona jest źródłem tego uświęcenia, ale i tego nowego rozumienia czy patrzenia i przeżywania doczesności. Byśmy w tym świecie siali miłość, Bożą miłość, czyli dzielili się Chrystusem w mocy Ducha Świętego przez słowo, czyn i świadectwo. I to jest wtedy zdrowa cywilizacja. Szczęść Boże.